Marta Szymik. Gościem portalu OX.pl jest wójt gminy Istebna Henryk Gazurek. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam panią redaktor, witam wszystkich tych, którzy nas będą oglądać, witam serdecznie mieszkańców. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem tutaj dzisiaj zaproszony. Panie wójcie, będziemy rozmawiać na temat budżetu, na temat planowanych inwestycji na ten rok, na 2018, ale chciałabym, żeby pan króciutko podsumował ten rok 2017. Jaki to był rok dla gminy Istebna? Co udało się zrealizować, czego być może nie udało się zrealizować? Zacznę od realizacji transgranicznego położenia Jaworzynka-Czadeczka, etap drugi. Przypomnę, gdzie partnerem gminy Istebna. Gmina Istebna była głównym wiodącym partnerem. Partnerem tego projektu jest gmina Cierne ze Słowacji oraz gmina Skalito, bo bezpośrednio, prawda, gmina Istebna i państwo polskie i powiat cieszyński graniczy z gminą Skalito. My mieliśmy w planach wybudowanie około 715 metrów nowej drogi w nowym terenie, trudnym terenie i wybudowanie jednego obiektu mostowego. I też takie zaplecze, mały parking, mały grill, mały postój dla turystów, możliwość jazdy też rowerem i zaparkowania tych rowerów. Ta realizacja tego projektu nadal jeszcze trwa, prawda, bo zakończyć go musimy i rozliczyć do 31 maja 2018 roku. Nam się już udało zrealizować prawie że w 100% tą inwestycję, z czego się bardzo cieszę i było też trochę trudności, o których za chwilkę powiem. A partner słowacki miał problemy z zamówieniem publicznym, z przetargiem, ale z tego co wiem, bo kontaktujemy się bardzo często, w tej chwili już to realizują i wierzę w to, że uda nam się wspólnie ten projekt zakończyć poprzez realizację właśnie fizyczną w terenie i wszystkich tych zamierzeń, które, prawda, były we wniosku. Bo to przypomnę, że jest to z programu Polska-Słowacja Interreg 5A, gdzie sekretariat wspólny znajduje się w Krakowie i tam też jeździmy, konsultujemy i rozliczamy, prawda, wysyłamy te raporty terminowe. Myślę, że starosta Ciernego bardzo mocno o tą inwestycję zabiegał, bo to trwało już raptem prawie że 10 lat. Z tego co pamiętam, a byłem wtedy radnym, to w 2010 była pierwsza próba aplikacji o te środki i zakończyła się niepowodzeniem. Myślę, że to jest jego sztandarowe numer jeden, a dla nas również bardzo potrzebne, dlatego że daje to możliwość rozbudowy dalszego etapu i też daje możliwość rozbudowy włączenia się powiatu i tak się też stało. Myślę, że na ten temat porozmawiamy później, a do tej inwestycji chcę dodać, że napotkaliśmy ogromne problemy po przekroczeniu z realizacją tej inwestycji rzeki Czadeczki, dlatego że był grunt niestały. W projektach to w przygotowaniu projektu dokumentacji wyglądało w porządku, a niestety w terenie były problemy. Trzeba było dodatkowo wybierać na około 70 cm ziemię. Co wiązało się pewnie z dodatkowymi kosztami. Tak. To się wiązało z dodatkowymi kosztami. Udało się nam to rozwiązać. Dodatkową umowę na to po prostu z firmą Strabag, bo ta firma wykonywała tą inwestycję. Podpisaliśmy i my muszę powiedzieć, że spotykaliśmy się co tydzień. Były w harmonogramie spotkania, raporty i to powodowało, że siebie nawzajem lepiej poznaliśmy, ale też umieliśmy ze sobą rozmawiać. I w efekcie końcowym polska strona jest gotowa do praktycznie przekroczenia granicy. Mhm. Czyli to taka najważniejsza inwestycja tego zeszłego roku? To była najważniejsza inwestycja zeszłego roku, ale przygotowywaliśmy również bardzo dużo dokumentacji. Między innymi przygotowywaliśmy dokumentację na etapie pierwszej realizacji drogi Zaolzie w stronę wyciągów. No i złożyliśmy wniosek 15 września 2017 roku do Urzędu Wojewódzkiego, do tak zwanego do Programu Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. No i uzyskaliśmy dofinansowanie. Mieliśmy też problemy przy kompletowaniu tej dokumentacji, bo wpłynęła petycja bezpośrednio przed złożeniem o aplikowanie wniosków, czyli przed 15 września kilkunastu mieszkańców się podpisało, ale spotkaliśmy się z nimi, wytłumaczyliśmy i myślę, że mieszkańcy to zrozumieli, jaka jest potrzeba. Nikt się do wojewody nie odwołał z tej petycji i to dało możliwość uzyskania dofinansowania. Oczywiście tego realizować się nie dało, bo przecież jest u nas zima się zaczyna już można powiedzieć od października, październik, listopad. A wracając do pytania, co się nie udało, to myślę, że
bardzo oczekiwaną i ważną inwestycją to była inwestycja drogowa i chodnikowa, tak to myślę można powiedzieć, budowa chodnika na drodze wojewódzkiej 943 i budowa też nowej nawierzchni, wymiana tej nowej nawierzchni od Jaworzynka Krzyżowa do Istebna Beskid, to jest około 3,5 km. No i tu mieliśmy podpisane porozumienie z urzędem i nadal go mamy z Urzędem Marszałkowskim i to było dofinansowywane w 100%. Niemniej jednak nie udało się rozstrzygnąć przetargu, dlatego że kwoty, które firmy zaproponowały w tych zamówieniach publicznych, w tych przetargach, no przewyższały możliwość sfinansowania tego. Dodam tylko tyle, że mieliśmy w porozumieniu podpisane na 10 milionów, 4 miliony na 2017 rok, 6 milionów na 2018 rok, czyli w sumie 10, a pierwsze zamówienie publiczne opiewało na kwotę lekko ponad 14 milionów. Siłą rzeczy po prostu nie dało się tego realizować. Drugi przetarg był podobny, bo te kwoty, kwota była na około 15 milionów, więc to jest takie, można powiedzieć, trochę nasze może niepowodzenie, ale to były przyczyny niezwiązane bezpośrednio z nami, były obiektywne, bo dodam taki przykład z tego, co wiem, to tona asfaltu na początku 2017 roku kosztowała lekko ponad 300 zł, a końcem roku prawie 1000 zł, więc 300%. I to spowodowało, że bardzo chcieliśmy i bardzo zabiegaliśmy i się nie udało, ale w tym miejscu mogę powiedzieć, że dwa dni temu podpisałem umowę na realizację pierwszego tego etapu. I wygrała to firma Strabag, którą już znamy z inwestycji w Czadetce. Także myślę, że te prace będą się posuwały w terminie. Będziemy mieli spotkania już we wtorek przewidujemy, najbliższy wtorek przewidujemy pierwsze spotkanie z wykonawcą po to, żeby rozeznać temat i żeby już ich też skontrolować i sprawdzić, jak ta realizacja tej inwestycji tak wyczekiwanej, tak potrzebnej, bo ta droga jest niesamowicie zniszczona, a poza tym w kierunku Beskidu, gdzie utworzyła się nowa restauracja, dwór kukuczków, po drodze jest też pizzeria, no mnóstwo turystów w okresach zimowych i letnich tutaj do nas przyjeżdża i chcąc być gminą turystyczną, no musimy też pokazywać województwu, że jesteśmy partnerem i wszystko zrobić, żeby się udało te inwestycje właśnie realizować. Mhm. To myślę, że to było takie trochę niepowodzenie, ale tak jak powiedziałem, my wykonaliśmy kawał dobrej roboty, niemniej jednak nie dało się przewidzieć, jakie te kwoty w tym przetargu po prostu końcowym będą. Tu już pan zaczął o tych drogach, to może teraz już skupmy się na tych realizowanych w tym roku. Które drogi doczekają się modernizacji? No właśnie, główną tą drogą do modernizacji to jest droga, prawda, z tego programu rozwoju gminy i powiatowej infrastruktury drogowej, czyli tak zwane te drogi z dofinansowaniem do 50%. Takowe też dofinansowanie otrzymaliśmy. Myślę, że w najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg i wyłonimy wykonawcę. Wierzę w to, że kwota będzie podobna, taka jak w kosztorysie, bo jeżeli by byłaby wyższa, no to też to rodzi jakieś, prawda, temat do zastanowienia się w sensie tym, skąd dołożyć, bo to, że trzeba realizować i robić, to wiemy wszyscy. Myślę, że nie tylko wójt, rada, ale przede wszystkim mieszkańcy, dlatego że no dostajemy też i maile, dostajemy też i telefony, zapytania od policji. No droga jest po prostu wąska, ogromne natężenie ruchu jest. Chcemy wykonać tą realizację tej drogi na odcinku kilometr 100. Chcemy wykonać kanalizację deszczową, chcemy wykonać ścieżkę rowerową, chodnik dla pieszych, dla turystów, dla mieszkańców przede wszystkim, żeby dzieci mogły bezpiecznie, prawda, dochodzić do szkoły. I chcemy też wykonać oświetlenie, czyli chcemy to zrobić w bardzo dużym takim już, można tak powiedzieć, kompleksowo i takim europejskim standardzie, bo ta Dolina Olzy, ona się rozwija i będzie się rozwijać. Przypomnę, że tam są dwa wyciągi. Jest pierwszy wyciąg Zagroń, prawda, kawałek dalej jest drugi wyciąg Złoty Groń. Podpisaliśmy, prawda, z wojewodą, że dostajemy dofinansowanie umowy. Teraz musimy, prawda, wyłonić wykonawcę. Po drodze jest jeszcze duży zakład Les Fusion, który zatrudnia kilkuset pracowników. Oni też dojeżdżają. Mhm. Koło Les Fusionu też jest obiekt mostowy. W dokumentacji jest przygotowany most taki przejściowy, tymczasowy. Myślę, że z tym sobie poradzimy, bo przecież różne inwestycje już realizowaliśmy, które też wydawało się, że termin był krótki i trudny teren,
a jednak się udawało. Pracownicy wiedzą, jak do tego podejść. Ja już też jakieś doświadczenie mam i myślę, że wspólnie z tą firmą, którą wyłonimy, będziemy rozmawiać i będziemy w tych szczegółach to wszystko dogrywać tak, żeby jak najmniej było utrudnienie, a żeby to realizować. Dodam jeszcze, że w budżecie na ten 2018 rok mamy również etap drugi, czyli mniej więcej od wyciągu Zagroń do tego, prawda, drugiego wyciągu Złoty Groń. Póki co przygotowujemy dokumentację. Myślę, że około połowy roku otrzymamy pozwolenie na budowę i żebyśmy we wrześniu mogli złożyć wniosek do wojewody o kolejny etap. Mhm. No i musimy tutaj wspomnieć o budowie tego transgranicznego połączenia. Kolejny etap, to co pan już też na początku tutaj mówił. To tak, ważna inwestycja w tym to roku. To już jest transgraniczny trzeci etap. W tej chwili przygotowujemy również dokumentację. To od momentu, prawda, gdzie rozmawialiśmy na początku, to było 715 metrów. Teraz przewidujemy około kilometr 300 metrów. Czyli to już teraz trzeci etap jest, tak? Trzeci etap, tak. Trzeci etap, kilometr 300 i z obiektem mostowym na Zapasieki, z rozbudową tego mostu, właściwie przebudową i budową można powiedzieć, bo on nie spełnia żadnych wymogów. I ten most będzie budowany z pieniędzy własnych Urzędu Gminy, prawda, a tamto z dofinansowania. Przypomnę, że w tych środkach transgranicznych jest bardzo duże dofinansowanie, do 85% środków kwalifikowalnych. Myślę, że jest to ogromna pomoc. Niemniej jednak trzeba się bardzo dobrze projektowo i organizacyjnie do tego przygotować. Jesteśmy partnerem projektu. Wiodącym partnerem jest powiat cieszyński, jest powiat w Ciatcy. I myślę, że wspólnie z powiatem cieszyńskim i z powiatem w Ciatcy uzupełniamy, czyli dajemy pełne połączenie, prawda, bo gmina Istot należy na styku granicy ze Słowacją. To też, myślę, dało możliwość sięgnięcia po dofinansowanie właśnie tym dwóm podmiotom, dwóm samorządom. My dołączamy do nich. Myślę, że jesteśmy w dobrych tutaj kontaktach. Spotykamy się, ustalamy harmonogramy. I my do tego podejdziemy w ten sposób, że w 2018 roku przygotowujemy dokumentację, a w 2019 chcielibyśmy zrealizować tą inwestycję, która też jest kilkumilionowa, przeliczając na złotówki. Tak. A jakieś mniejsze drogi, jakieś mniejsze remonty się szykują, nakładki? Mniejsze remonty to są przygotowywane tak zwane drogi powodziowe, bo wystąpiły opady i anomalia pogodowe i zgłosiliśmy do zarządzania kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim kilka dróg we wszystkich sołectwach, czyli w sołectwie Istebna, w sołectwie Koniakow, w sołectwie Jaworzynka. Mamy przygotowaną dokumentację. W tej chwili chcemy wystąpić z zapytaniem o promesę. Jak tą promesę otrzymamy, od razu praktycznie możemy startować, bo to są nieduże, to są odcinki 300-400 metrowe. Jest też przebudowa mostu w sołectwie Jaworzynka. No jest ich tam gdzieś około bodajże 8-10 odcinków takich krótszych. No i tam są też nakładki, tak jak pani pytała, też są kilkusetmetrowe nakładki. I my jesteśmy praktycznie gotowi. Tam dofinansowanie z tego programu 80%, zarządzania kryzysowego 20% to jest wkład własny. Myślę, że te drogi u nas, mówiąc po naszemu cesty, są ciągle wyczekiwane, jest mnóstwo zapytań na zebraniach wiejskich, ale jest ich coraz mniej, czyli to świadczy o tym, że jest już bardzo, bardzo dużo zrobione. To może z tych dróg teraz przejdźmy do kanalizacji, bo to też tutaj taka ważna inwestycja, rozbudowa kanalizacji chociażby, budowa oczyszczalni ścieków, też sporo środków w budżecie na te cele zostanie przeznaczonych. Tak, to prawda, kanalizacja, właściwie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, no podobnie tak jak drogi, to jest jeden z głównych zamierzeń i priorytetów naszej gminy. Na wstępie powiem, że zwodociągowane mamy około 40% terenu gminy, a skanalizowane około 30%, lekko ponad. To pokazuje skalę, jakie, prawda, są potrzeby. Tu na wstępie też trzeba powiedzieć, że trzeba spełnić pewne wymogi, prawda? Czyli są tak zwane aglomeracje i w tych aglomeracjach trzeba się mieścić, są tak zwane RLM-y, czyli 90 odbiorców na kilometr, żeby było dofinansowanie. I myślę, że mamy takie odcinki, jeżeli chodzi o rozbudowę oczyszczalni, to w budżecie mamy zapisane rozbudowę oczyszczalni i z dokumentacją już praktycznie kończymy. To jest rozbudowa oczyszczalni Glinianne w sołectwie Istebna, rozbudowa bardzo oczekiwana oczyszczalni Pustki w Koniakowie. Z tym się też poniekąd wiąże
rozbudowa kanalizacji, jak gdyby na zasadzie zabezpieczenia ujęcia wody Bukowina w sołectwie Koniaków, ale najpierw trzeba zacząć od rozbudowy oczyszczalni, żeby można było rozbudowywać kanalizację. Chcemy też połączyć kanalizację Kadłuby i Matyska, to jest około ponad 3 km i w tym roku przygotowujemy dokumentację, bo prawda, najpierw trzeba oczyszczalnię przygotować do tego, żeby można było podłączyć do tej oczyszczalni odpowiednią ilość mieszkańców. Tam będzie kilkudziesięciu też odbiorców. Póki co jest przygotowywana dokumentacja i myślę, że pierwsze efekty realizacji tej kanalizacji to będzie rok 2019. W tym roku w budżecie też mamy przewidziane w regionalnych inwestycjach terytorialnych subregionu południowego województwa śląskiego na lata 2014-2020 odcinki do remontu po 3 km kanalizacji i 3 km wodociągu w poszczególnych sołectwach. Te najgorsze odcinki, ale myślę, że dzisiaj trudno jeszcze wskazać, które to będą odcinki, bo póki co to jeszcze leży śnieg i trzeba poczekać do wiosny, żeby to sprawdzić, oszacować i dokumentacyjnie się już przygotowujemy, a fizycznie za chwilkę. Wyczytałam też tutaj budowa zbiornika wody, tak? Tak. To też taka inwestycja? Budowa zbiornika wody, nie wiem, co pani ma na myśli, ale bo jest Wawrzaczów-Groń. Tak, Wawrzaczów-Groń między innymi. To chodzi o to, no to chcemy go wybudować w tym roku, to się troszeczkę ociągało i jak ten zbiornik, prawda, Wawrzaczów-Groń wybudujemy, w tamtym roku doprowadziliśmy i pociągnęliśmy i wodociąg, i taką kanalizację popłuczną z tego zbiornika, żeby odprowadzać. Jak zbiornik wybudujemy, to też rozmawiamy i przygotowujemy się. I mieszkańcy złożyli wniosek, żeby rozbudować wodociąg w stronę granicy państwa Sierczawą, w stronę Łupienie. I myślę, że to będzie następny etap, ale żeby dać tą możliwość, to najpierw trzeba mieć, prawda, tą wodę, czyli trzeba ją tam doprowadzić. I myślę, że jest to też już długo oczekiwane, bardzo potrzebne. I jesteśmy... Myślę, że w tym roku ten zbiornik, tak jak zostało zapisane w budżecie, uda się po prostu wykonać i zrealizować. I w 2019 przystąpimy do pierwszych prac 2019, żeby dokumentację przygotowywać, podłączenia wodociągowego właśnie do tego zbiornika. Taką ważną inwestycją, na którą zwróciłam uwagę, jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Myślę, że dużo się zmieni na tym terenie tam. Oj, ten budynek Gminnego Ośrodka Kultury jest już... Bo to już... też wraz, że panu przerwę, z całym układem komunikacyjnym. Tak, tak, tak. Ja to zaraz trochę wytłumaczę. Jest również bardzo długo wyczekiwany. Prace dokumentacyjne trwały też bardzo długo. Uzupełnienia poniekąd częściowo być może jeszcze nawet też trwają. Wielu branżystów musieliśmy zaangażować, bo przypomnę, że to jest obiekt, nad którym pieczę sprawuje konserwator zabytków, więc wszystkie uzgodnienia muszą być bardzo skrupulatne. Musi też być opinia strażaków, co też jest bardzo ważne w uzgodnieniu z konserwatorem. I to jest, planujemy rozbudowę tego obiektu, tego Gminnego Ośrodka Kultury właśnie wraz z zapleczem. A to zaplecze to jest rozbudowa parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury, bo tam, prawda, miejsca brakuje. To jest plac przed Ośrodkiem Kultury, który w tej chwili właścicielem tego placu, my tam mamy tylko metr, właścicielem tego placu jest parafia rzymskokatolicka Kościoła Wistebnej i rewitalizacja też parku Wistebnej. I mamy do tego projektu, podeszliśmy w ten sposób, że złożyliśmy do wojewódzkiego, do Urzędu Marszałkowskiego, aplikujemy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, głównie z myślą o rozbudowie Gminnego Ośrodka Kultury na te wszystkie potrzebne sale, na windę, która by dała możliwość też uczestniczenia osobom niepełnosprawnym. Rozbudowujemy toalety, strych, który był mało zaadaptowany, pokrycie dachowe, ten stolarka okienna, elewacja, no kompleksowo do tego podchodzimy. I to jest ten wniosek złożony o główne środki, prawda. O to zaplecze i rewitalizację tego parku to mamy złożone do środków transgranicznych, czyli tutaj z Czechami współpracujemy i właśnie chcemy tam dać, rozbudować ten parking z tyłu za Gminnym Ośrodkiem Kultury. Chcemy uporządkować plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i przed kościołem i przed parafią właśnie Wistebnej. No i oczywiście park, który jest takim miejscem, no, bardzo
lubianym, odwiedzanym, bo przecież można się zatrzymać, siąść, trochę odpocząć. I też mamy, aplikujemy ośrodki o wyposażenie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Póki co nie mamy odpowiedzi, czekamy na wyniki tych naborów, ale wierzę w to, że około połowy tego roku już powinniśmy wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy. Jak tylko otrzymamy środki, od razu się bierzemy do roboty. To będzie taka ważna inwestycja, bo jakby całe to centrum się zmieni, nie? No, to jest inwestycja na grubo, na gdzieś na ponad 5 milionów. I tam są różne poziomy dofinansowania, prawda? Bo jeżeli są środki transgraniczne, to jest do 85% środków kwalifikowalnych. Jeżeli to jest regionalny program operacyjny województwa śląskiego, no to jest inne dofinansowanie. No my pokazujemy wkład własny i dlatego też jest to podzielone na lata, bo po prostu się fizycznie tego nie da zrobić w jeden rok. Przygotowania trwały bardzo długo, ale myślę, że one były potrzebne, żeby to było rzetelnie zrobione, żeby to było dobrze. I myślę, że przyszedł czas, kiedy skończymy na ten temat tylko i wyłącznie opowiadać i rozmawiać, ale przejdziemy do czynów i zaczniemy to realizować. Ale jest to bardzo mocno uzależnione od dofinansowania. Panie wójcie, co z oświatą? Czy tutaj jakieś inwestycje? Z oświatą oczywiście, że inwestycje są bardzo potrzebne. Ja tylko przypomnę, że obecnie realizujemy program właśnie też z Urzędu Marszałkowskiego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to poprawa dostępu do dobrej jakości nauczania na terenie gminy Istebna. Uczestniczą w tym wszystkie szkoły, ponad 600 uczniów, 60 nauczycieli. Chcemy też wyposażyć w klasopracownie te jednostki, te szkoły, bo jest to przecież bardzo potrzebny i wymóg nowej reformy. I mamy również w budżecie przewidziane nieduże póki co środki na termomodernizację szkoły na Zaolziu. To się tak odkłada z roku na rok, ale na budżet jest bardzo, że tak powiem, napięty i jest to 50 tysięcy jest to na dokumentację, żeby była aktualizacja, prawda, dokumentacji i jeżeli po tych przetargach około połowy roku pojawi się możliwość, to chcemy wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę na to zadanie i żeby to zadanie zacząć realizować, bo dużo też o nim mówimy, przesuwa się z roku na rok, ale też jesteśmy uzależnieni od dofinansowania. Przygotowani jesteśmy dokumentacyjnie, tylko dodam, że tam z pieniędzy przeciwdziałania alkoholizmowi przekazaliśmy pani dyrektor 35 tysięcy właśnie tam w szkole na Zaolziu na rozbudowę placu zabaw dla dzieci, bo ta szkoła tego placu nie miała. Pani dyrektor już te środki miała przekazane w tamtym roku, ale też troszeczkę się opóźnia, bo czeka, jak prawda, ta termomodernizacja, kiedy się rozpocznie. No i wierzę w to, że może pierwszy zaczątek będzie w tym roku. Wszystko zrobię, żeby się to udało, ale są to te rzeczy nie do końca, prawda, zależne ode mnie, bo to jest związane z pieniędzmi, zamówieniami publicznymi. Ile tych środków zostanie, to o takie środki będziemy te brakujące, prawda, aplikować, żeby rozpocząć. I myślę, że też by to był etap dwuletni, bo w tym roku na pewno, jakbyśmy rozpoczęli, to tego nie skończymy fizycznie, tylko 2019 rok jest, myślę, takim terminem realnym. Jeżeli chodzi o oświatę, no to też przewidujemy jeszcze rozbudowę sal, żeby uczniowie mogli z nich korzystać. Mam na myśli tutaj szkoły podstawowe zostały w nowym systemie ośmioklasowe, więc i są małe dzieci, których kiedyś było mniej w szkołach, a teraz dochodzą te większe, bo przecież ta młodzież 7-8 klas poszła do gimnazjum. A gimnazjum w naszej gminie włączamy do szkoły podstawowej, do zespołu szkolno-przedszkolnego w Istebnej. I z tym się też wiąże to, że potrzebujemy rozbudowy tych sal. Obecnie mój zastępca jeździ, weryfikuje to, sprawdza i zobaczymy, na ile nas będzie stać. W takim też temacie, procesie będziemy uczestniczyć i starać się dofinansowywać. Chcę jeszcze dodać, że przy zespole szkolno-przedszkolnym w Istebnej dzieci w klasach 1-3 do tej pory uczyły się w budynku w Istebnej, a dzieci w klasach 4 i wzwyż uczyły się w budynku gimnazjum. I reforma też troszeczkę wymusiła na nas inne podejście, inne myślenie. Oczywiście te sprawy konsultowaliśmy i z rodzicami, z dyrekcją, z nauczycielami, przede wszystkim z radą, bo to przecież, prawda, rada, która reprezentuje społeczeństwo, głosuje. No i od września 2018 roku drugie, trzecie klasy przejdą na dół do gimnazjum, do budynku gimnazjum, czyli jednego z budynków zespołu szkolno-przedszkolnego, bo tak to należy rozumieć, prawda?
a dzieci pierwszej klasy jeszcze pozostaną i od września tam też powstanie w tym zespole szkolno-przeszkolnym w szkole podstawowej szkoła zawodowa, właściwie branżowa. Ostatnie piętro będą mieć, przygotowujemy dokumentację, żeby te porozumienia z powiatem już po prostu pozamykać. A tam, gdzie obok budynku jest przedszkole gminne, te dzieci z przedszkola gminnego przejdą na miejsce tych dzieci klas 1-3. I tam, gdzie dzieci z przedszkola, chcemy wybudować centrum usług społecznych. Jest to, myślę, że też bardzo ważna inwestycja. Będzie to powiązane też z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury Pomocy Społecznej, żeby był dostęp dla osób niepełnosprawnych, winda, prawda, pomieszczenie dla PKPS-u, czyli Polski Komitet Pomocy Społecznej. Ja tylko dodam w tym miejscu, że w Istebnej z tej pomocy skorzystało ponad 1000 rodzin, więc takie miejsce, które jest łatwo dostępne, jest parking, również jest potrzebne. Po prostu reforma oświaty wymusiła na nas, że podeszliśmy tak do tego kompleksowo i zaczynamy i dokumentacyjnie, i powolutku będziemy to starali się realizować. Póki co na Centrum Usług Społecznych przygotowujemy dokumentację, a myślę, że jakby się dało, no to już końcem roku tego już byśmy, bo w budżecie tam mamy przeznaczone około 800 tysięcy, ale z subregionu województwa południowego, w tych regionalnych inwestycjach terytorialnych, myślę, że tam się nam uda sięgnąć po środki gdzieś w kwocie lekko ponad 500 000. Z tego co pamiętam, 540 bodajże tysięcy, tyle tam możemy aplikować. Mhm. Panie wójcie, temat taki ostatnio na czasie, niska emisja. Jak gmina Istebna walczy, czy zamierza walczyć z tą niską emisją? Ja myślę, że podobnie jak inne gminy w powiecie cieszyńskim, czy też w naszym województwie, ja myślę, że my jesteśmy na etapie tego, że przede wszystkim mamy aktualny program ograniczenia niskiej emisji, mamy też przeznaczone środki co roku na aktualizację tego programu. No i pierwszy 2017 rok to był pierwszy rok, kiedy poprzez dotacje i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska udało się wymienić 35 kotów. Z tego co pamiętam, to 30 kotów było na groszek, ekogroszek, prawda, a 5 kotów na pelet. W tym roku przygotowujemy się na wymianę 55 tych kotłów, a docelowo 300 kotów i ten program do 2022 lub trzeciego roku jest przewidziany w budżecie. A co pokaże życie, to zobaczymy. Jest bardzo duże zainteresowanie. Już teraz obserwujemy, bardzo dużo mieszkańców przychodzi, pyta się, jak ten wniosek wypełnić, jakie, prawda, trzeba złożyć dokumenty. Pracownicy skrupulatnie udzielają podpowiedzi, pomagają. A termin naboru będzie końcem marca tego roku, na ten rok, prawda, bo to trzeba zrealizować też do połowy października 2018 roku. Myślę, że suma 55 może jest niedużą sumą, ale jak popatrzymy na to, że mogłoby nic nie być, a już mamy 35 plus 55 każdego roku, to myślę, że może nie jest bardzo dobrze, ale jest nieźle. Panie wójcie, to teraz takie pytanie może już nie tyle związane z budżetem, co ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Tak. Nowelizacja kodeksu wyborczego, wiele zmian. Ja może zapytam o tą dwukadencyjność, jakby się pan mógł ustosunkować. Ja myślę, że parlament, ci, którzy są ustawodawcami, do tego podeszli w sposób taki, chyba to należy trochę rozumieć, ja to przynajmniej tak rozumiem, trochę prezydencki, prawda, bo prezydenci również mogą mieć dwukadencyjność. Myślę, że też dobrze, że ta kadencja, która obecnie trwa, jest niezaliczana do tego, bo tak mówiąc uczciwie i szczerze, każdy z nas, kto zostaje pierwszy raz wójtem, burmistrzem, prezydentem, ja byłem długo radnym i już dużo wiedziałem, a jeszcze więcej, prawda, tych zadań stało przed nami. Ja to oceniam pozytywnie i uważam dobrze, że dwie kadencje, bo myślę, że jedna kadencja, jeżeli ktoś, prawda, chce coś zrobić, to najpierw musi wiedzieć, jak to zrobić, a żeby to wiedzieć, to musi nabrać doświadczenia, prawda? I myślę, że większość z nas tak do tego podchodzi. Życie pokazuje, że nie tylko to, że się wójtem jest, ale jeżeli się chce zostać, to trzeba też pokazać mieszkańcom, trzeba się starać i trzeba pokazywać, że się coś nie tylko mówi, ale przede wszystkim się realizuje. Muszą to być takie namacalne efekty. Ja tak do tego podchodzę i myślę, że dwie kadencje to już jest spory okres czasu, żeby pokazać, że warto kandydować, warto
walczyć o to, żeby tym burmistrzem, wójtem, prezydentem, prawda, być i żeby coś po sobie zostawić. Coś, co zostanie na trwałe zapisane. Myślę, że parlament tak zadecydował, nam jako tym, którzy to musimy, prawda, wypełniać, tylko i wyłącznie wypada to uszanować. Ja tak do tego podchodzę. Będzie pan kandydował? Na dzień dzisiejszy jeszcze stuprocentowej decyzji, prawda, nie podjąłem, ale wiele osób już o to się mnie pyta, wiele osób mnie nakłania. Myślę, że najważniejsze konsultacje to muszę wypełnić w domu, czyli porozmawiać z żoną, bo to też jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Bardzo ważne, bo rola każdego włodarza jest rolą, która wymaga ogromnego czasu, prawda, ogromnego zaangażowania. Ja to lubię, ja to robię z pasją, więc nie chciałbym jednoznacznie odpowiadać, że tak, bo jeszcze trochę czasu, prawda, jest przed podjęciem decyzji, ale są osoby, które mnie nakłaniają. Jest ich coraz więcej, więc patrzę na to tak pozytywnie. Czyli zastanawia się pan tak. jeszcze. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i państwa gościem był Henryk Gazurek, wójt gminy Istebno.